Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. 36. sesja Rady Miejskiej w Nysie obfitowała w wiele merytorycznych dyskusji na temat spraw ważnych dla naszej gminy. Do najważniejszych decyzji radnych bez wątpienia należało rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu gminy Nysa za 2016 rok. Decyzją większości, bo 13 głosów, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi Kolbierzowi absolutorium. W czasie sesji nie zabrakło licznych wniosków radnych. Wnioskowano m.in. o wybrukowanie i zlikwidowanie trawników na dziedzińcu Bastionu Świętej Jadwigi, wsparcie organizatorów pikników w dzielnicy Rochus, a także o zmianę kryteriów przetargów organizowanych przez gminę. Radny Piotr Smoter zawnioskował o nadanie tytułu Zasłużony dla Ziemi Nyskiej wieloletniemu prezesowi spółki Akwa Zdzisławowi Konikowi. Jedna z najważniejszych uchwał ostatniej sesji Rady Miejskiej dotyczyła wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy Szlaku Chrobrego. Nysa Zakład Pojazdów S.A. zamierza wybudować na terenie dawnego FSO Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz pilotażową linię produkcyjną. Celem działania jest wznowienie produkcji lekkich pojazdów elektrycznych marki Nysa. Radni jednogłośnie zgodzili się na wydzierżawienie inwestorowi części terenu na FSO. To jest firma, która będzie produkowała serie krótkie, kilkaset egzemplarzy, także to nie będzie ogromna fabryka, to będzie zakład, który zatrudni, z tego co wiem, około 100 osób. Natomiast tak naprawdę jest to przywrócenie marki Nysa na mapie motoryzacyjnej. To jest dla nas kwestia bardzo ważna i w kontekście tego, że kolejna firma z branży innowacyjnej, branży motoryzacyjnej również chce uruchomić działalność na terenie naszego FSO, to w tym kontekście możemy mówić o tym, że teren FSO staje się takim centrum badawczo-rozwojowym branży motoryzacyjnej, innowacyjnej branży, która, jak wszyscy wiemy, teraz przez nasz rząd jest bardzo mocno wspierana. To jest proces długi, to jest prototyp, linia pilotażowa, czyli też dofinansowanie ze środków europejskich od ministra rozwoju. To dofinansowanie będzie w tym roku, z tego co wiem. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Wkrótce na tym obszarze pojawi się kolejny inwestor. Jest kolejna firma z branży motoryzacyjnej, firma, która również działa na rzecz teraz potentatów europejskich motoryzacyjnych, firma zagraniczna. Dzisiaj składamy wniosek, sesja będzie zwołana w ciągu 7 dni, bo taki jest nasza prośba do pana przewodniczącego i to będzie kolejna firma, która zacznie działalność na terenie FSO. No to jest marka światowa, znana w świecie projektantów, to jest firma, która buduje prototypy karoserii samochodów dla wiodących marek europejskich. My bardzo ostrożnie zapraszamy, pracujemy z firmami, które chcą inwestować na terenie FSO. Gdybyśmy zapraszali wszystkich, którzy chcą, mielibyśmy już pełny obszar wynajęty pod działalność różną, natomiast my chcielibyśmy, żeby tam byli producenci i innowacyjni producenci. 7,5-kilometrowa część obwodnicy Nysy otwarta. W ramach inwestycji zrealizowano m.in. 4 obiekty mostowe, bezkolizyjny węzeł drogowy, 2 ronda, dwujezdniową drogę oraz kompleksowy system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Jak powiedział podczas otwarcia zastępca burmistrza Nysy Piotr Bobak, realizacja tej inwestycji była możliwa m.in. dzięki zaangażowaniu wielu osób i determinacji ruchu społecznego, który o tą obwodnicę zabiegał. Wszyscy jesteśmy dumni i wszyscy jesteśmy szczęśliwi z tego, że Nysa, region Opolski, dołączy do tej wspaniałej długiej listy regionów, miast, które będą posiadać obwodnicę. Obwodnicę, która spełnia kilka bardzo ważnych kryteriów dla mieszkańców regionu miasta. Kryterium bezpieczeństwa, kryterium odciążenia miasta i oczywiście kryterium dotyczące podniesienia atrakcyjności gospodarczej. Obecny podczas otwarcia wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Schmidt dodał, że liczy na szybkie powstanie kolejnych obwodnic na Śląsku i Opolszczyźnie, w tym obwodnicy Niemodlina. Jeszcze jesteśmy w trakcie ostatnich uzgodnień, które i w jakiej kolejności te inwestycje będą realizowane. Uzgadniamy nowelizację programu budowy dróg krajowych. To jest, mam nadzieję, sprawa, jeszcze w czerwcu będziemy mogli tą sprawę już ostatecznie ogłosić, a to pozwoli nam na rozpoczęcie tych części, przynajmniej tych budów, już zaraz. Natomiast chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że wszystkie te inwestycje, o których tutaj mówiliśmy, które też Państwo pytają posłowie, pytają senatorowie z Opolszczyzny, będą realizowane. Oddany odcinek obwodnicy kosztował ponad 100 milionów złotych. Drugi, 9-kilometrowy odcinek, zostanie oddany do użytku w październiku 2017 roku.
Z dumą podkreślamy, że gmina Nysa jako pierwsza w Polsce wprowadziła tak zwany bon wychowawczy, którego celem jest wsparcie rodzin i odwrócenie niekorzystnych wskaźników demograficznych. Po kilkunastu miesiącach działania programu według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego liczba zawieranych małżeństw wzrosła o 24,3%, a liczba urodzeń dzieci wzrosła o 21,6%. W 2016 roku urodziło się 467 nowych mieszkańców naszej gminy. W aktualnym naborze o świadczenie pieniężne stara się ponad 400 rodzin. Ruszyła kolejna edycja programu Zielone Podwórka, skierowanego m.in. do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Idea programu zakłada poprawę estetyki otoczenia, w szczególności podwórek osiedlowych i skwerów, w wyniku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu gminy Nysa. Na realizację programu w tym roku przeznaczono kwotę 250 tysięcy złotych, przy czym kwota dofinansowania pojedynczego zadania nie może przekroczyć 60 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa od 5 czerwca do 21 lipca. Szczegóły na stronie internetowej www.nysa.eu. Nysa stanie się polską stolicą rodzin. W dniach od 16 do 18 czerwca nasze miasto będzie gospodarzem prestiżowego zjazdu dużych rodzin. Zjazd to doskonała okazja do promocji Nysy, nasze miasto odwiedzi bowiem wielu gości z różnych zakątków Polski. Nysa przygotowała dla nich masę atrakcji. Goście będą mieli możliwość zwiedzania naszego miasta z przewodnikiem. Wezmą także udział w licznych warsztatach rozwojowych dla rodzin oraz koncertach znanych i lubianych artystów. Nie zabraknie także rozgrywek sportowych. Momentem kulminacyjnym będzie spotkanie integracyjne mieszkańców miasta oraz gości zjazdu na stadionie miejskim. Szczegółowy program wydarzenia na naszej stronie internetowej. Już w tę niedzielę rusza piąty bieg Nyski. Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców Nysy do pozostawienia w tym dniu auta pod domem, ponieważ ze względu na chęć promowania Nysy biegaczom z innych miast, trasa biegu Nyskiego wjedzie przez ścisłe centrum miasta. Szczegółowe informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu biegu można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.nysa.eu. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w biegu Nyskim. Kto nie zdecyduje się pobiec, może wspierać biegaczy na trasie głośnym dopingiem. 998, decybel masz. 998, to pożarna straż. Jak wezwać pogotowie albo straż pożarną, jak udzielić komuś pierwszej pomocy, co zrobić, gdy zaczepia nas nieznajomy. Między innymi tego uczono dzieci podczas kolejnej odsłony akcji Przedszkola Gratuje. W środę w auli PWSZ na Obrońców Tobruku odbyła się gala podsumowująca tegoroczną edycję. I co było widać gołym okiem, nauka nie poszła w las. Policjanci, strażacy, studenci i uczniowie przez kilka miesięcy uczyli dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa. W środę natomiast to maluchy wcieliły się w rolę nauczycieli. Przedszkolaki odgrywały scenki, których tematyką było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Na gali pojawiło się wielu gości. Oprócz licznych ekip z gminnych przedszkoli, finał obserwowali m.in. samorządowcy, posłowie, przedstawiciele służb mundurowych i rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Akcją Przedszkola Gratuje zostało objętych 49 przedszkoli z całego powiatu nyskiego, łącznie blisko 1600 dzieciaków. Barcelona, Paryż, a może Wiedeń? Które miejsce wybrać na letni wypoczynek? Odpowiedź może być tylko jedna – Śląski Rzym. W niedzielę oficjalnie otwarto u nas sezon turystyczny i była to inauguracja ze wszechmiar udana. 4 czerwca w Nysie zainaugurowaliśmy nowy szlak, miejski szlak turystyczny. Miejski szlak turystyczny, który został utworzony przez Urząd Miejski w Nysie, znakowany w mieście specyficznymi znakami, żółto-czerwonymi rąbami związanymi z barwami miejskimi. I właśnie 4 czerwca grupa około 80 osób miała okazję razem z przewodnikami PTTK przejść się po znaczącym odcinku tego szlaku, około 8 km. Zwiedzaliśmy te najważniejsze obiekty turystyczne znajdujące się w mieście, a więc zabytki w rynku, bazylika świętego Jakuba, dwór biskupi, pałac biskupi, rynek solny, park miejski. Punktem docelowym wyprawy był Fort II, gdzie na uczestników czekała cała masa atrakcji. Impreza składała się z kilku elementów i w przeciągu 2 godzin mogliśmy zaprezentować
całej publiczności, bo zebrało się ponad 150 osób, wiele, wiele atrakcji. Przede wszystkim był przygotowany pokaz Brzucha Tańca zespołu Nasze Tabery Dance, był pokaz sokolnictwa pana Krzysztofa Szumskiego z Fundacji Pod Skrzydłami. Oczywiście też na forcie numer 2 nie mogło zabraknąć legionistów i zwiedzania obiektu fortecznego z hucznymi salwami armatnimi i pokazem pirotechnicznym. Na forcie numer 2 również bawili nas harcerze w specjalnym miasteczku przygotowanym z zabawami. No i też można było postrzelać z karabinków do tarcz. Także mnóstwo, mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich uczestników przejścia szlaku miejskiego czekały pyszne kiełbaski z napojami oraz pamiątkowe gadżety właśnie ze szlaku turystycznego.